Na takie coś mówimy. Wyście i który raz idziecie? Szósty. Od emerytury jak się zaczęło. I mimo czasu, nie? Taka praca była, że po prostu nie... Wakacje mieli wolne przede wszystkim ci, co mają dzieci w wieku szkolnym. No a no, trzeba było się jakoś dzielić. Raz, dwa, trzy, cztery. No wojny jeszcze na dzisiaj są Żalicki, tak? No. Słoneczko grzeje. No moi drodzy, powoli godzina zero się zbliża. Intencje? Proszę. Jest. Pogoda na dziś 20 stopni, zagłuszenie duże. Dziękując za gościnę wszystkim parafianom, duszpasterzom na czele z księżem proboszczem, niesiemy również i wasze intencje na Jasną Górę. Będziemy o was pamiętać w czasie drogi. Modlimy się w waszych intencjach. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. I odpuść nam nasze winy. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Potwory bez miary, obsypany Twymi dary, coś go stworzył i ocalił, a czemu by Cię nie spali. Albo ostatni taki w górnikach, żeby to też był taki już zamknięte. No i zrealizowałem to swoje postanowienie, choć było ciężko, już tak myślałem, że wyjść. Co zrobi? Pójdzie dalej? Tak. Pójdzie boso. Pójdę boso. Proszę, by nie. Druga kolumna do przodu, proszę bardzo, bo zostaniesz daleko z tyłu, a ma być w środku. Jak idzie się Krakus? Bardzo dobrze się idzie. Tutaj podejdźcie do mnie, tutaj do wyjścia, tak, tutaj mam rękę podniesioną i zapraszamy do... Kimkolwiek jesteś, widzisz Ty, wielkie dzieła czynisz dziś, nie dorówna Tobie nic, nie dorówna Tobie nic, o wielkiś Ty, wielkie dzieła czynisz dziś, nie dorówna Tobie nic, nie dorówna Tobie nic. Drodzy pielgrzymi, jako proboszcz parafii Chrystusa Króla w Stolarzowicach i tutaj na Górnikach chciałbym bardzo gorąco i serdecznie podziękować wam wszystkim, waszym czcigodnym kapłanom, pasterzom, którzy tak pięknie was prowadzą, zacnym czcigodnym siostrom zakonnym, ojcom, za to, że jesteście czcigodni właśnie z pielgrzymami. Za to, że tą ofiarą mszy świętej ta nasza ziemia, nasza parafia, tutaj to miejsce zostało uświęcone kolejny raz. Chociaż w tamtym roku deszcz nam przeszkodził, ale Boża opatrzność dzisiaj nam daje piękną pogodę.
chciałbym bardzo gorąco i serdecznie wszystkim podziękować za ten trud waszego pielgrzymowania, za organizację, za każdy szczegół, że ta wasza, nasza pielgrzymka tak pięknie się odbywa i ma miejsce. Każdy z was ma swój wkład. I przy tej okazji chciałem podziękować moim parafianom, którzy przygotowali wam gościnę. Ugościli tym, czym mogli zapłać. Dziękując, proszę was, zabierzcie też i nasze intencje na ten pielgrzymi szlak i złóżcie u stóp Matki Bożej Jasnogórskiej. Niech ona was prowadzi, święty Krzysztof ma swoje opiece, a Boże błogosławieństwo z błogosławieństwem księdza prymicjanta, księże Przemku, ogromnie się cieszę, że ty jako neopresbiter mogłeś tutaj w naszej parafii, w takich polowych warunkach, pielgrzymich warunkach sprawować tą mszę świętą, tutaj nam dawać to Boże Słowo przez twoje usta, pięknym kazaniu i też, że mogłeś udzielić nam ciała Pana Jezusa. Jeśli mogę, Pawle, to ksiądz kierownik pielgrzymki waszej, Paweł opowiadał, że ma taki obraz Przemka, który jako kleryk, kiedy skończyła się msza święta, na ołtarzu jeszcze Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie, wy wyruszaliście w drogę, a on klęczył i adorował jako kleryk. Dzisiaj jako kapłan, jako neopresbiter, tegoż Pana Jezusa nam daje, sprawując tę mszę świętą razem z nami. Bóg zapłać. Wszystkiego najlepszego, Przemku. Niech Matka Boża, Matka wszystkich kapłanów, macie w swojej opiece, by się cieszył kapłaństwem i radością. I widzę, że macie prezent. Serce ogarnia każdego z nas. Matka, zobaczysz dobro w nas umie. 30 stopni. A na twarzy bolą znak. Całej Polski lud spieszy do ciebie, ten cały plecku. Czechu trzy oddają, jedna smutna twoja twarz. Chcę odjaśnić na ulicę, chcę obetrzeć z oczu łzy. Wciąż powtarzać, kocham ciebie, dar największy ciebie oddać ci. Chcę odjaśnić na ulicę, chcę obetrzeć z oczu łzy. Wciąż powtarzać, kocham ciebie, dar największy siebie oddać ci. Numer 98. Trzeba powiedzieć, że najgorszy odcinek, czy się lewa cały czas? Lewa. Najgorszy odcinek mamy już za sobą, ponieważ doszliśmy do centrum Tarnowskich Gór. Czekasz, Matko, mnie w każdej godzinie, dzielisz ze mną lęk. Dobre ból nie chcę, ciągle wyciągasz, a na twarzy bolą znak. Pełen troski wzrok tu mnie kierujesz, pragniesz wszystko dać. Syna swego dar nam ofiarować, jednak smutna twoja twarz. Chcę odjaśnić na obliczy, chcę obetrzeć z oczu łzy. Wciąż powtarzać, kocham ciebie, dar największy ciebie oddać ci. Chcę rozjaśnić na obliczy, chcę obetrzeć z oczu łzy. Wciąż powtarzać, kocham ciebie, dar największy siebie oddać ci. Lewa i środka do wszystkich. Uwaga, trzy, i la 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 la.
Yeah.